Witam serdecznie, nazywam się Monika Bekergowska. Z wykształcenia jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, coachem, neurodydaktykiem i psychologiem motywacji. Coraz więcej jest dzieciaków, u których zauważa się problemy z koncentracją, nadruchliwością, nadaktywnością. Zauważa się tak jakby nasilenie tych bodźców, które są też pochodną w diagnostyce ADHD, czyli problemy koncentrowania, problemy hamowania, reagowania, problemy skupienia uwagi, przerzutności uwagi, takiego współdziałania w grupie. I to jakby też bardzo rzutuje na jakość pracy grupy, na jakość współpracy bezpośrednio z tym dzieckiem i z całą jakby jakością edukacyjną. Jest to też wyzwaniem dla nauczycieli, żeby umieć sobie jakby poradzić w sposób taki merytoryczny i praktyczny. Celem pracy z dziećmi z ADHD jest przede wszystkim taka równoległa stymulacja tych wszystkich obszarów, które wymagają wsparcia. Pakiet ADHD też posiada bardzo dużo takich ćwiczeń, w których te dzieciaki uczą się hamować reagowanie. I to, co mogę powiedzieć, że jest dla mnie bardzo korzystne, bo ja wcześniej, mimo tego, że też intensywnie wykorzystuję gdzieś tam multimedia w swojej pracy, no i miałam okazję korzystać z takich zadań. A one uczą tego, żeby skupić uwagę na danym elemencie, żeby umieć poczekać, żeby umieć odroczyć, żeby umieć też przerzucić uwagę na wskazany na przykład element. Dzieciakom trzeba jakby dawać taki pakiet rozumienia tego, po co te emocje są, czemu one służą i jakby też jakby w ramach tych ćwiczeń multimedialnych jest bardzo, bardzo dużo tego wsparcia. Równocześnie też w dużej mierze można korzystać tutaj z kart do budowania samooceny, ponieważ one są bardzo istotne, jeśli chodzi o to, jakie dziecko ma poziom samowiedzy o sobie, wgląd w siebie, samoświadomość. W ramach pakietu ADHD są gotowe propozycje i do pracy bezpośredniej z dzieckiem, tak, które wymaga takiego poszerzania świadomości, ale również do pracy z grupą. W ramach pakietu ADHD jest bardzo duża liczba ćwiczeń na pamięć bezpośrednią, ale nie tylko pamięć wzrokową, bo nam najczęściej tak się to kojarzy. Tam jakby intensywnie też jest wzmacnianie pamięci słuchowej, która jest bardzo deficytowa też u dużej grupy dzieciaków z ADHD, pamięci takiej zadaniowej, pamięci skojarzeniowej, czyli jakby tych rodzajów pamięci, które są odpowiedzialne za efektywność uczenia się. W ramach zajęć specjalistycznych można wykorzystać wszystkie części tego pakietu. W ramach pakietu ADHD chętnie wykorzystuję długopis 3D, który uczy myślenia przestrzennego, ponieważ to myślenie przestrzenne jest bardzo istotne w stymulacji mózgu dzieciaków z ADHD. Co sobie tutaj ćwiczyliśmy? Cierpliwość i skupienie. Tak. Fajna zabawa. No, jest fajna zabawa. Kompleksowość tego pakietu polega na tym, że mamy taki miks formy tradycyjnej i formy nowoczesnej i multimedialnych tutaj takich implikacji. Na pewno dużą zaletą jest to, że możemy też pojedyncze zadania bądź część zadań wybranych pobrać i wysłać konkretnemu dziecku, gdyby na przykład doszło do sytuacji nauczania zdalnego. Wielorakość tych ćwiczeń i jakby atrakcyjność pod względem i prostoty, i bardziej skomplikowanych, i sytuacji symulacyjnych, i takich związanych z szeroko pojętą inteligencją emocjonalną jest bardzo, bardzo dużym takim, no, jest dużym plusem. Bardzo polecam jako praktyk, jako osoba, która też merytorycznie pracuje w obszarze edukacji.